Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dzisiaj w grze Spellcaster University, czyli dosyć zaniedbanej przeze mnie ostatnimi czasy gierce o prowadzeniu magicznej szkoły, do której zdecydowałem się wrócić. I tak, z tego co widzę, jesteśmy teraz na pustyni bądź w jakiejś oazie, ciężko mi stwierdzić. No i widzę, że jesteśmy właśnie też totalnie na początku wszystkiego, więc może nie ma co dużo gadać. Rozpocznijmy po prostu przygotowanie szkoły. Standardowo ciągnąc z odpowiednich talii i pokój woźnego, czaszka pikauna. Moglibyśmy się skupić teraz w sumie, tak jeszcze jak patrzę na złych uczniach już teraz na start. A żeby mieć jakieś bonusalnie. Weźmy co trzeba. Tak, mamy już skryptorium runiczne. Weźmiemy też alchemię w takim wypadku. Ciągnąc kolejne. Magia naturalna. Magia naturalna jest kusząca, ale powiem szczerze, chyba lepiej będzie zacząć od łóżek. Więc tak, łóżko z baldachimem. Stołówkę mamy jedną. Jedną mam też dormitorium. Na wszelki wielki. Ostatnie weźmiemy prywatny pokój. Dobra. Mamy mniej więcej początek wszystkiego i z tego co widzę, szkoła gdzieś się budowała tutaj mniej więcej na takim czymś. Okej, czyli trzeba będzie to dobrze rozplanować, żeby nie było problemów. Więc zaczynamy budowę standardowo. Przy czym z góry mogę powiedzieć, że mój cel będzie dzisiaj, czy ogólnie na tej planszy, dosyć prosty. Chcę po prostu bez zbędnego gadania, wymyślania zrobić arcymaga, więc tak po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale chcę za wszelką cenę dosłownie arcymaga. Teraz tak, runy bym postawił w sumie. Muszę stwierdzić gdzie, bo sprawdziłem nasze księgi, mamy bonus do run za dokładną kondygnację za nimi, więc postawię tutaj. Nie wiem, jak to będzie działało w praktyce, żeby nie było. Czy to działa w ten sposób, czy tylko tak? Chyba tylko tak, więc jeśli postawimy to tutaj, będę musiał w takim wypadku alchemię czy coś innego postawić obok. Tylko klasa alchemiczna, jak z nią jest z wyjścia. Okej, przepraszam za to. Nie będzie mogło się połączyć z skryptorem bardzo łatwo. Więc tak, trzeba będzie trochę przemyśleć całą tą kwestię. No dobra, mniejsza. Na razie może po prostu ogarnijmy co trzeba w ten sposób. Dobra, tutaj kończymy to, więc skryptorium postawimy tak. Dobra, wyżej będzie po prostu ta klasa alchemiczna. I teraz najważniejsza sprawa. Wiem, że może to się wydać dziwne, ale na tej linii chciałbym mieścić jak najwięcej po prostu magii z jednej dziedziny. Poza alchemią, bo tej alchemii też jest trochę, nie jest najgorsza. Ale tak, poza alchemią jeszcze jedną dziedzinę. Będzie to oczywiście czarna magia, jakby inaczej. Nie ma co się oszukiwać, po prostu jestem miłośnikiem czarnej magii w tej gierce, więc tak. Teraz trzeba ostrożnie robić bonus 30%. Jest 30%. Okej, czyli jedna kondygnacja tutaj oznacza coś takiego. Jak kiepsko. Dobra, warto wiedzieć. Przez przypadek rzuciłem tamto, więc teraz się tym nie przejmujmy. Jaki by był, nie był, jest ciemność, nie jest magia tajemna, dobra dla niego. Reszta rzeczy natomiast jest okej. Jest genialny, więc bierzemy. Tutaj alchemia nie najlepsza, no ale bierzemy, bo też jest fajny, zwykły z tamtym tak. Oj, zdecydowanie tak. Do widzenia. O, mam teraz trochę uczniów woźnego. Jego też możemy. A nie, zostawiłem jeszcze woźnego, przepraszam bardzo. O, tutaj. Dobra. O, niech będzie ten. Drugie dormitorium postawimy w takim wypadku tu. Jak gdybym wcześniej wiedział, że to działa, jednak nie tak, tylko tak. Co jest dziwne, bo sprawdzałem wszędzie, gdzie mogłem. Zawsze była informacja właśnie pokrytego, że to chodzi o takie połączenie, ale trudno. Więc tak, tutaj w takim razie rozłożymy swoje kwestie magii cienia.
A inne to trudno. Jakoś indziej kiedyś się wymyśli. Niemniej jednak odpalam dwa domy. I co my tu mamy? Adept alchemii. Biorę. Też takie runy będą, czy ten branka, nie runy. Jak będzie tak? No, jeśli chodzi natomiast dzisiaj o nazwy, to powiem szczerze, nie chcę mi się ich wymyślać. Powiedzmy też, że to nawet nie chodzi tylko o moją niechęć, co też o to, że ostatnio... No nie, mam najłatwiej, mam po prostu dużo obowiązków, dużo spraw do załatwienia, więc... nie chcę mi się po prostu też tak bardzo siedzieć nad tym bardzo właśnie długo i myśleć, żeby coś ogarnąć takiego specjalnego, więc... Jeśli wpadnę na jakiś pomysł, to wtedy zrzucimy, a póki co nie będzie takie, wiem, że brzydkie. Ale jak mówię, dzisiaj i ogólnie w najbliższym czasie raczej nie będę miał takiej większej woli na to. I drugi dom też od razu uruchomimy. I tutaj o sumienność albo pracowitość. Magia tajemna i pracowitość. Super. Super. Nie powiedziałbym, żeby to było idealne, ale nadal super. Może to fajnie. Smoka jakiegoś takiego zrobię, czemu by nie? Trochę... No takie wyblakłe niech będzie, tutaj też taki... O, tego typu, hura. Niech sobie będzie, jak mówiłem, dzisiaj nie mam zamiaru dużo myśleć. Pasja? Pasja, dobra. Dobra. Na razie tutaj nic nie dajemy dodatkowego. Skoro to jest taka kwestia jak pasja, ten dom bym sobie jakoś ładnie ozdobił. Tutaj bym chciał właśnie może arcymagów przykować. Nie będzie w tym. Zmieniam. W sumie sam nie wiem, co chcę osiągnąć w ten sposób, tutaj klikając. Tak. No i dobra, mamy teraz idealne, bo super się będą uczyć wszystkiego. I na dodatek jeszcze sobie dobrze radzą z ostatnimi poziomami. Idealne dla arcymagów. Więc tak, teraz jak mam to wszystko ogarnięte, szybko zobaczmy, kogo my tu mamy. Tak, jesteś genialny. Pretensjonalny, przyziemny, a magii tajemnej nie chcesz, ale tak genialny. Jako, że nie mamy niczego innego niż alchemia, to i tak idziesz tutaj póki co. Ciebie ubrać światło, ale już na skorupie, czyli nie jesteś nie przy alchemii. To i tak tutaj jest. Tutaj też, tutaj też. Ale no, jak będziemy mieć kogoś naprawdę gotowego i będziemy mieć więcej dziedzin, to zdecydowanie przerzucimy na inne coś. A, i wieśniacy. Co my tu mamy od wieśniaków? Para do inkwizycji, ale magia światła, magia naturalna i wieśniacy, czym jest wieśniacy, pan zła i magia cienia. Czego my najbardziej potrzebujemy tak szczerze teraz? Poza magią cienia wydaje mi się, że chyba magia światła. Niech inkwizycja nas nie lubi, to już mało mnie interesuje. I... nie najlepsze, ale przynajmniej będą mogli tutaj podczas spania już zbierać świętą magię. Przyspieszymy na razy 3, bo też nie ma co długo czekać, aż nie dojdą tutaj normalnie. I no, zaraz powinna się zacząć pierwsza jakaś taka nauka. Czym mam nadzieję, że pójdą najpierw na generalną alchemię. Chociaż... gdzieś znikli. Nie wiem, nawet nie wiem gdzie. Nowi są tutaj ludzie, jako tak. To sobie nowi uczniowie powinienem powiedzieć. Powiem, że ciebie jeszcze mogę wziąć. Ciebie zdecydowanie biorę. Możesz pójść. Do widzenia. Środki finansowe. Pomieszczenie. Oczywiście pomieszczenie. Zaklinanie, pokój prawdy. Tutaj chcę mieć miejsce, jak mówiłem, na różne takie rzeczy z magiem ciemności, więc ciężko będzie coś tutaj zrobić, ale możemy postawić w sumie pokój prawdy tutaj. Dobra, tak, super. Wieśniaki coś chcą.
A czy zrobiliśmy krowę? Nie, oczywiście. Jakieś inne opcje? Nie, nie zabraliśmy. Nie chcesz tak wkurzać wieśniaków. To jest tak magia światła, kolejne łóżko. Zdecydowanie kolejne łóżko. Musimy robić wszystko, co się da, żeby te łóżka były w jak najlepszym stanie. Teraz tak, jakich? Takich, które mogą wstać gdzieś w powietrze. Uzdrowicieli. To. Może to być coś fajnego do mentalizmu. No i tak, 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 tak. Samo dobrze postawimy tutaj. Myślę, że tutaj. I mamy w końcu kogoś, kto będzie świetnie się bawił w magię tajemną. Jak pierwszy kontakt z Inkwizycją przynajmniej nie przejmujemy, poszukiwaczem przygód się należy nie przejmujemy. Zaczniemy od wieśniaków standardowo. I zamiast jeszcze go używać, nie pamiętam co było co. Zielony? Alkohol. To może nie było do końca to, czego potrzebuję, ale niech będzie. O, i przy okazji pojawią się dżiny, czyli chyba to jest taka mechanika tutejsza. Też szybko szukamy tych, którzy mają alergię na skorupiaki. Bo ich można już poprzerzucać. Żeby po prostu ci, którzy nie nadają się na tą, jak to się nazywa, na alchemię, nie musieli siedzieć przy alchemii. Teraz tak jeszcze raz. Dobra. Ja nie, jeszcze ty. Dobra, dobra. Teraz mam wszystko ok, zrobione. Klasę generalną na razie zostawiam, czemu nie? I teraz jeszcze dziwne. Magia pustynna. Witaj na pustyni, śmiertelniku. Jak zapewne wiesz, woda najpotężniejszą magią w historii wszechświata. Potrafimy nawet spełniać życzenia. Choć oczywiście nie każdy jest tego godzien. Jeśli uważasz, że zasługujesz na naszą pomoc, znajdziesz nas na ołtarzu. Oczywiście. Dziwne. No nie wiem, co o nich myśleć. Może skorzystam potem z ich, jakby to najłatwiej powiedzieć, ofert. Na razie jednak tego nie będę robił. I teraz tak, ciebie bierzemy. Powiedzmy, że ciebie wyjątkowo mogę zaakceptować. Do widzenia. Do widzenia. No, jest okej. Więc teraz tylko prędko rozwiję tą szkołę. Patrzcie, jak się pięknie uczą tutaj co niektórzy. Samodzielnie oczywiście mogą decydować, na które lekcje chcą pójść, więc bez jakiegoś mordzenia, że ich tutaj zmuszam. Albo coś teraz. Eliksir płodności. Ale chyba coś tym zajmą. Nawet nie chcę prosić o koszty. No o cokolwiek od wieśniaków. Oni są tu po to głównie, żeby nas lubić i nam zapewniać obniżki. Chyba by to było pensjach nauczycieli. Jakoś tak. Ale dobra, nie rozgarnięcie, czyli out, out. Zwykli. Nie masz niczego ciekawego. Out, out. Ale tym razem nam się nie poszczęściło. Najgorzej w sumie jest to, że my jesteśmy poza magią ciemną teraz. Zasad magii tajemnej albo wydajniejsze pomieszczenie z biblioteczką. Powiedzmy, że nasze pomieszczenie z biblioteczką bym lepszył, tak. W ten sposób, jeśli ktoś idzie na elementalizm, to przynajmniej będzie bardzo szybko się uczył. W moim mniemaniu, no patrzcie, patrzcie, jak to pięknie idzie. Zada szybko się męczą i szybko idą się za czymś innym, ale... Proszę, no to jest piękne. Na ten moment będzie miał dwójkę, no to jest piękne. Naprawdę dobrze sobie radzimy z tym. Teraz tak. Dobrze, już taką zamawiam. Może umówimy to spokojnie przy kieliszku. Okej, hura. Nie musimy kupować kawiarki. A też nie musimy mieć konsekwencji przez to, że kawiarki nie mamy. I teraz tak. Do wieśniaków. Dawniczy kamień. Sprawdzić, czy wszystko w porządku. Tak. No i zapada noc. Kiedy to. Co niektórzy idą spać, wampiry wychodzą na żer, się uczyć. A my ciągniemy kartę. Elfy, albo Pegas, albo jasna stówka dla kadry. Elfy. Nieważne, czy elfy, czy ktoś inny. No bierzemy, bo potrzebujemy. Nie? Nie? Mogę ci wziąć, masz wyznawcę cienia? Nie. Tak, nie. Adept alchemii, czyli idziesz tutaj? Nie. A pójdziesz tutaj. No, jakoś sobie radzimy. Jakoś sobie radzimy. W sumie nie wiem, co więcej mogę powiedzieć o tym wszystkim. O nie, orkowie zaczynałem. Bardzo chętnie. Dobra, dajmy im tę stówkę. Trochę to będzie nas kosztować. Nie mamy złota za bardzo, ale damy radę. Musimy dać.
I dobra, niedokończony golem, biblioteka, niedokończony golem. Zdecydowanie niedokończony golem. Kilka takich na pewno się przyda na początku. Potem nie mieć problemów z utrzymaniem. I okej, przyspieszamy. Ponownie widzę, że się uczą. I tutaj jakaś prawda. Inkwizytor, pomsta. Mamy pomstę. Władca sfer demonicznych, archiwista. Ciężko będzie co zrobić. Ja jestem tego świadom. Ale przykro mi, nie mogę tego nie wziąć. Jeśli mam nawet zawalić, ja to muszę wziąć. Ja to po prostu musiałem wziąć. Nie byłbym sobą, gdybym tego teraz nie brał. Dobra, i co my tu mamy? Nie. 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 Mało uczniów. I w sumie dobrze, żeby tak zostało. Bo nie chcę też za dużo ich brać. Ale no, póki co zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. Jeśli chodzi o tych wszystkich. Tutaj widzę, mamy pierwszy poziom run i powoli zaklinanie. Trzeci poziom run. Pięknie. Pierwszy poziom pomsty, pierwszy run, czyli zaraz będą kolejne. Ładnie, ładnie, jak widać. Pierwszy run, zaraz będzie też pomsta. Tutaj dopiero co przybył, więc jeszcze nie ma co się martwić. Tutaj proszę. Drugi pomsty. Pierwszy pomsty, pierwszy świętej magii, pierwszy elementalizm. No. Widzicie, powoli się rozwijają i nawet ładnie to wygląda. Mówi, że co by było, nie było wieśniaków, to z nich nie będzie. A to już jest coś. Tak, raczej nie będzie z nich wieśniaków. Możemy się cieszyć. Może w końcu uwolnię się od wieśniaków. Raz na zawsze. Wiecie, nie żeby to było coś złego, ale po prostu wieśniak ze wszystkich opcji za bardzo... No za bardzo... Nic nam nie oferuje. A teraz najgorsze, no jeszcze arcymag. Zaryzykujmy. Idę totalnie na ryzyko po prostu w tym wszystkim. No, mam nadzieję, że nie będę tego żałował i teraz Belweder. Nie mam na niego miejsca, ale jak tylko się znajdzie jedno miejsce, to musimy go po prostu postawić. Przecież bez niego będzie ciężko. Okej, wieśniacy. Zamierzam się tego użyć. Niebieski? Złoto. Przyjemne, przyjemne, przyda się. Światło magia, znaczy magia, pokój nauczycielski. Święta magia. Zdecydowanie święta magia. Przyda się po prostu tego jak najwięcej, żeby potem nie płakać, że nie mamy niczego i Belvedera tam nie postawię. Oczywiście. Tutaj widać, że się uczą. Tak. I czaszka z magii światła, tajemnej alchemii. Światło albo alchemia. Światło albo alchemia. Nie pamiętam, co ostatnio brałem. Więc kiepsko z tym, ale powiedzmy... Nie będzie alchemia. Wydaje mi się, że alchemii będziemy generować znacznie więcej. Światło. Do widzenia, genialny. Tutaj. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Tutaj. Dobra, jakoś to idzie. Znaczy, jakie są największe problemy naszych uczniów? Tak jeszcze bym szybko zobaczył. Zmęczenie. Trochę znudzenie. Okej, ale chyba zmęczenie co najwyżej. Hej, wiem, mogę wam jeszcze pomóc. Zwróćcie z gili poszukiwać plusz, pięć czy nie. No okej. Okay. Spędzałem samodnicy, zrobiłem troll, tam coś. Nie chcę nic innego. Stare, dobra, burza ogniowa. Wszystkie właśnie. O, nie, 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 nie. O, szkoda, że tego nie mamy. Wezmę to, bo nie chcę jeszcze poszukiwać przygód. Zrażać dodatkowo. I jak tam to? Okej, 259. Nie jest to może najszybsze, ale zaraz będzie. Z tego co widzę, magia światła też fajnie, szybko rośnie. Okej, ciągniemy i pokój prawdy. Łóżko. Łóżko. Jak najlepsze to łóżko. Zdolny wybrać światło, zapraszam tutaj. Zwykły adept alchemii, zapraszam tutaj. Zwykły, ale natury, której nie mamy, więc znaleźć out. To out, wybrać światło, genialny, zapraszam tutaj. I dobra, przyspieszamy po raz kolejny i liczmy na to, że zaraz dostaniemy tą magię cienia, której potrzebujemy. O, zaklinanie. Żeby... Czemu mi coś się klikło w biblioteczkę? Nie wiem, tak czy jak ją postawimy. No, znowu? Super, po prostu wszystkie nasze bonusy do wieśniaków teraz znikły.
Tylko dlatego, że oni dwa razy z rzędu stwierdzili, że musimy się zemścić na przygotowaniach przygód. No niestety. Dobra, przyspieszamy. Sobie? To mi zaczęło zastanawiać jedna rzecz. Ja pamiętam jeszcze, jak w ogóle zdobywać te łatwoklasy. Bo chyba gdzieś był jakiś sposób. Nie wiem, czy to nie było u handlarzy. Łaki czy zwykli? No wilkołaki, czemu by nie. Wilkołak zawsze lepszy od zwykłego. Jeśli już musimy, on zdolny. Zapraszam tutaj. Niezgarnięty niestety nie akceptujemy. Nie akceptujemy, zdolny zapraszam tutaj. Genialny zapraszam tutaj. Okej. Okay. Zastan magii tajemnej, ale nie rozgarnięty, więc nie. A tutaj... Nie. Oczywiście, że tu. Nie. No, jakoś to będzie. I tak, chyba będę musiał pójść naprawdę przy następnej śwince do kupców. Jeśli jestem opcja kupowania klas, mam nadzieję, że jest, przynajmniej tak mi się kojarzy, to może zdobędziemy co trzeba, a jeśli nie ma, no to... No niestety. Okej. Okay. Widzę, że łóżek będzie brakowało też, więc dormitorium czym prędzej trzeba będzie załatwić. A nie. Tutaj. Nie. Okej, okay, zapłacimy od razu. Nie, chcę po prostu zrobić sobie problemów. Też nie czuję potrzeby, żeby tak było i... Ali... Zdecydowanie, chociaż to jest na zdrowie psychiczne, musimy to kupić czym prędzej. Jeśli się nie mylę, tu jest potrzebna magia portali, dokładnie. To jest tak świnka. Świnka. Więc idziemy do kupców i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sal lekcyjny sam, ale za 200. A tyle nie posiadam. W takim wypadku po prostu popracujemy za 25 monet. Miejmy nadzieję, że następnym razem, jak będzie świnka morska, to będę pamiętał o tym, że potrzebujemy 200 do handlarzy. Okej, okay. Zobaczmy. Zdolny tutaj. Ma adept alchemii. A dobra, wyjątkowo ci zaakceptujemy, czy nie, czy nie. Dobra, ciągniemy kartę alchemiczną. Pracownia zaklinania. Albo krewetka. A nie. Pracownia zaklinania. Dostawiamy ją tutaj. I w końcu mamy komplet. W końcu mamy komplet alchemiczny. Na tej planszy. Co ciekawe, to jest takie... klasyczne. Zawsze mam komplet chyba alchemiczny, z tego co się orientuję. To jest tak magia portali. Ulepszamy pokój, czy dostawiamy drugi obok? Ulepszamy pokój. Oczywiście jak tylko będzie można, to też to wrzucamy. W ten sposób będziemy mogli naszą ulubioną dziedzinę magiczną uczyć. Nie muszę wam mówić, co to jest. Wszyscy się domyślą, jak tylko... No, jak tylko zobaczą bonusy ponownie. I teraz tak, pokój prawdy, albo drugi poziom heroizmu. A pokój pomsty ulepszmy. Powiedziałem ulepszmy, nie odłóżmy spłaty na pasek. Kolejne stypendia. A co mi tam szkodzi, wezmę sobie na później. I teraz tak, do widzenia, do widzenia, do widzenia. I tutaj tak, dobra. Tak. Tak. Drugą grupę wilkołaków od razu mówię, zostawimy sobie na kiedy indziej. Teraz nie czuję, żebyśmy mieli... Nie dosyć, że finanse, to jeszcze miejsce na to wszystko. Więc tak. A co? A nie, przepraszam, mikstur jeszcze nie mieliśmy. Okej. Okay. Już po sprawie. Dobra, dobra. A tutaj tak. Szybko czekamy jeszcze tą krótką chwilę, aż będziemy mieć więcej trochę złota. Mamy, dobra. Zatrzymujemy, idziemy do kupców ponownie. Kalendarz, kolekcja kul, a nie, sala lekcyjna, proszę, 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 proszę. Nie ma. Oczywiście, że nie ma. Trudno, bierzemy w takim razie klasę tajemną. Stawiamy ją tutaj, bo czemu by nie. I miejmy nadzieję, że niedługo zdobędziemy tą magię cienia, bo nie mamy, a aby się przydało. Tak, zdolny, z odwagą. Za dużo osób nie poszło na graduację, więc wezmę ciebie. Ciebie też. Prawda, już ostrożnie tylko podchodzić i... Ze wszystkich opcji wybrać wiejskiego maga. Nie no, dawaj jeszcze raz. Okej, wiejski mag i... Ty też wiejski mag? Co z wami jest? Czyście się naprawdę dobrze, a chcecie być wiejskimi magami? Nie. Ja tych dzieciaków nigdy nie zrozumiem. Tak, bierzemy od razu to, żeby się jeszcze szybciej elementalizm uczyli.
I z wszystkich opcji tutejszych... Dolmen. Musimy uczyć wszystkich źródeł magii, czy tego chcemy, czy nie. Jeśli tego nie zrobimy, to potem będzie brakowało nam zawsze tego jednego czegoś, żeby było dobrze. A tak chociaż mam nadzieję na to, że będziemy generować powoli wszystkie magie i wszystkie many. A i sobie może też uda się niedługo to wygenerować. A co my chcemy? Tutaj kawiarka, nie. Macie alkohol i cicho, nic nie ciekawy. Nowy uczniowy zdolny. Mamy za dużo, niestety muszę teraz odrzucić. No może poza genialnymi. Genialni to są po prostu najlepsi z najlepszych. Ale tak, muszę ograniczać. Bo już mówiłem, będę brał tylko tych lepszych, żeby było mniej tutaj problemów. A niestety, wyszło jak zwykle. Tak, lepsze mamy mikstury czy zwierzok? Niech będzie zwierzok i tak. Zwierzoków póki co nie mamy. Oczywiście, że lepsze łóżko. Nie ma niczego lepszego niż lepsze łóżka. Które nie dosyć dają nam korzyści za to, że uczniowie tam śpią, to jeszcze mają szansę dać mnóstwo innych rzeczy. I dobra, mamy złoto na klasę. Więc szybko do handlarzy. I proszę, proszę, proszę. Mamy to. Nie ma najlepszych może tych pedagogów. Ale tak, mamy to. Podstawa magii cienia. Jeszcze ważnego... Dobra, czemu nie? I teraz ważna zmiana dla was. Otóż oficjalnie macie się skupiać głównie na tym. I nie chodzić na alchemię. Bo czemu nie? Wy natomiast nie chodzicie na magię cienia. A skupiacie się tylko na alchemii. Też... Ja dobra, nie będę im zabronił alchemii. Tak, muszą się uczyć wszystkiego, żeby może zostać arcymagami, więc no nie będzie się z maszkich problemów i... A. Dobra, niech się stają wilkołakami ci, którzy są zwykłymi ludźmi, bo czemu by nie. Zgadza się na to i genialny wyznawca cienia, ciebie musimy wziąć. A nie, nie. No i cóż, nadal 10 łóżek. A uczniów chcących spać coraz więcej. Dobra, dodatkowa stołówka, przyda się zawsze. Nie. Zawsze coś przynajmniej z tego będzie. Przyspieszamy i jak tam czas antenowy? 27 minut, dobra, zaraz trzeba będzie kończyć w takim wypadku. Tylko może poczekajmy jeszcze chociaż do kolejnego... Tego, jak to się nazywa? Momentu ciągnięcia kart cienistych. To... O, łóżko. Kolejne łóżko. To jest w ogóle piękne. Pierwsze nasze dormitorium już jest wypchane specjalnymi łóżkami. Teraz trzeba tylko drugie wypchać i liczyć na to, że no... Jakoś uczniowie sobie poradzą. A póki co tak zwykły, to niestety nie. Mnóstwo bonusów, ale jesteś zwykły, więc nie. Zwykły, więc nie. Niestety. Dobra. Dobra. Dodge elementalizmu. Dekoracja grzbietowa to niepotrzebne. Okej. Bierzcie to. Zdecydowanie bierzcie to. Bardzo fajna rzecz. To jest tak. Jednoczasowa. Niepotrzebne. To nie jest aż takie dobre. A to postawimy tu. Czemu nie? Zawsze coś z tego może wyniknie. I teraz do wieśniaków, bo nas niestety nie lubią. Myślę, że dam im to, bo bardzo się cieszę z eliksirów dla zwierząt, więc no. I dobra, a przy okazji z tego co widzę, to elementalizm cieszy się wielką popularnością i teraz... dziecina... nie sądzę. Po prostu kłóćmy się z inkwizycją, gdzie się da. Nie, zdolny nie, tutaj też nie. I ze wszystkich opcji zdecydowałeś się zostać wieśniakiem. Chociaż masz drugi poziom elementalizmu i magii portali. Jeszcze pierwszy pomsty, to ty stwierdziłeś, że chcesz być wieśniakiem. Dawaj jeszcze raz. Noż, wiejski mag. Dzisiaj mi dobijają te po prostu losy moich uczniów. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, kolejny dom magiczny, czemu nie? No i to jest taka ambicja. Ambicja i pracowitość, też dobre połączenie. Dla arcymagów.
Tylko czy tego potrzebujesz tak bardzo? Nie. Tutaj ja ci wezmę coś pokroju smakosza i odwagi. Po prostu będę umieszczał tych, którzy nie mają predyspozycji do jakiejś konkretnej dziedziny magii. A chciałbym, żeby po prostu się, dajmy to, uczyli takich różnorakich rzeczy, więc tak. Jeśli chodzi o ich kolory, to... A tutaj będę bardziej, może nie biały, co taki szary znowu. A to taki nawet... O, tego typu. I dużo nie będę zmieniał, bo po prostu nie czuję potrzeby. No i dobra. Szybciej. Szybciej, ja chcę kończyć odcinka, magia cienia mi się nie uczy, jak zwykle. No, tak, przecież ktoś się uczyć, to nauczyciel sobie poszedł. Ej, ta gra mnie nie lubi. Ta gra mnie po prostu nie lubi. O, jeszcze teraz zauważyłem, że mam nauczyciela, który poprawia relacje z Inkwizycją. No nie najlepiej. A, dobra, to tutaj też szybko i... Czy idzie tu ktoś, proszę, w końcu się uczyć, czy mam samych nieuków? Chyba mam samych nieuków. Chociaż nie, dobra, przyszedł ktoś. Przyszedł. Przyszedł jeden wspaniały wilkołak, który... Po chwili od razu odszedł. Już się cieszę, że ktoś się nauczy na tyle, ale nie, nadal 15 punktów będzie brakować. Chorągiew orków, oczywiście. Pierwszy jakiś eliksir, święty eliksir. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Nie mnie tutaj oceniać. Tutaj co my mamy? Ta... Czy kolejna stołówka? A nie, będzie uczta. Na razie nie musimy się aż tak przejmować tym wszystkim. I uwaga, uwaga, ucz... Nie wiem. Myślałem, że może przyjdziecie się naprawdę tego uczyć, ale nie. Po co? Latać nie wiadomo gdzie. Dobra. Zwykły, zwykły, zdolny, ale nadal mam za dużo uczniów. Wolny obraz, to nie. Pracownia zaklinania. Ulepszą pracownię zaklinania, czemu by nie? I czyżby... Dobra. Tym razem tu... Nie idą tutaj. No, no czemu nie idą wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinni chodzić? To też takie dziwne. Później może jeszcze pomyślę, co z tym zrobić. Ale póki co tak... Kapitanów... Potrzebujemy tego? Czemu nie w sumie? Zostawimy, niech, będą się, niech się cieszą. Trzymają. Jeśli chodzi o tym... Powiedzmy, że zakupimy faunę. Niech się wszyscy cieszą. Z nauczycieli. Że mają teraz kogoś, kto będzie im tam łaził. I tak... Idziemy. Weźmiemy salę, może być jakaś fajna. Jest magia cieni. Ulepszamy klasę magii cieni. Może coś jeszcze z tego wyniknie. Uwaga, 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 wielka chwila. Czy w końcu... Tak, w końcu możemy zakończyć epizoda. Bo mamy to, co chciałem, czyli ciągnięcie i... Trochę mnie rozczarowało, ale przynajmniej mam teraz coś, co będzie zwiększało szanse na to, że nasi uczniowie nie będą zwykłymi ludźmi, więc... Jakoś, jakoś do przesady. Ważne, że cokolwiek z tego mamy, więc tak. Jeszcze na zakończenie tylko to i... A powiedzmy, że tak, żeby mieć więcej many każdego typu. I na koniec zobaczymy właśnie naszych nowych uczniów. No, i stało się, tak więc na tym już naprawdę kończymy. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i tak, no. Nasze zmagania z nieprzychylnym losem. Walką arcymaga i tym podobne rzeczy, no, będziemy kontynuować w kolejnym epizodzie. A póki co to tyle, jak już powtarzam, więc trzymajcie się, hej hej!